O ile w rzepaku mamy od kilku do kilkunastu zabiegów, to w zbożach mamy ich o wiele mniej. Zabiegi, które na pewno musimy wykonać jesienią, są to zabiegi herbicydowe. Jak wiemy, jesienne zabiegi herbicydowe dają nam najlepszy efekt plonochronny. W zbożach mamy założoną całą kolekcję odmian, którą widzicie Państwo właśnie na załączonym obrazku. Są to wszystkie odmiany, które znajdziecie właśnie w naszej ofercie. A także założyliśmy trzy technologie. W których sprawdzamy różne kombinacje herbicydowe oraz fungicydowe, a także nie mogło zabraknąć kontroli, gdzie nie stosujemy żadnych zabiegów ochronnych. Na kolekcji odmian stawiamy na sprawdzone rozwiązanie naszej firmy, czyli preparat Picona połączony z Expertmetem. Są to aż cztery substancje aktywne o czterech różnych mechanizmach działania. W Piconie mamy najnowszą substancję z grupy herbicydów, czyli Picolinafen oraz Pendimetalinę połączoną z flufenacetem oraz metrybuzyną. Natomiast w założonych doświadczeniach stosujemy również alternatywne rozwiązania naszej firmy. W pierwszej technologii zastosowaliśmy pikonę połączoną z lentipurem flow, czyli pikolinafen, pendimetalina oraz chlorotoluron. Następnym rozwiązaniem to połączenie boksera z glinem, czyli prosulfokarp oraz chlorosulfuron. Nie mogło również zabraknąć kontroli, w której nie wykonujemy żadnych zabiegów ochronnych. W jesienią nie zastosowaliśmy tutaj tylko zabiegu herbicydowego i możemy spotkać tu całą gamę chwastów. Począwszy od samosiewów rzepaku, ponieważ poletka te zostały założone, przed plonem był tutaj rzepak. Widzimy, że ten rzepak jest już w fazie czterech liści. Możemy również spotkać tutaj marunę bezwonną w dużych ilościach, tobołki, a także trafiają się chabry oraz maki. Tak rozwinięte chwasty nie tylko pobierają dużej ilości wody, ale również składniki pokarmowe. Tak jak wspominałem na początku, okres jesiennej wegetacji był bardzo sprzyjający. Siew poletek zbożowych nastąpił 24 września. Zabiegi, które możemy wykonać również na plantacjach zbóż jesienią, są to zabiegi insektycydowe oraz fungicydowe. Zabieg insektycydowy stosujemy przeciwko takim szkodnikom jak mszyce oraz skoczki. Nie wyrządzają one zbyt wielu szkód, jednak są nośnikami bardzo groźnych chorób wirusowych, do których m.in. należy wirus żółtej karłowatości jęczmienia. Zabiegi fungicydowe wykonujemy w trakcie ciepłej, wilgotnej jesieni. Ten okres wegetacyjny był bardzo sprzyjający występowaniu różnych chorób. Dlatego spływają do nas informacje z całej Polski, że występują takie choroby. W przeważającej części jest to mączniak prawdziwy, Również pojawiło się duże nasilenie rdzy brunatnej, a także rynchosporiozy. Na naszych plantacjach porażenie to występowało w niewielkim stopniu. Nie mieliśmy objawów ani rdzy brunatnej, ani rynchosporiozy, natomiast w niewielkim stopniu pojawił się łącznik prawdziwy. Przed zimowym spoczynkiem, podobnie jak w przypadku rzepaku, warto zwrócić uwagę na obsadę roślin, jaka znajduje się na metrze kwadratowym, i zobaczyć, czy jest ona adekwatna do tego, co zakładaliśmy. Warto również zwrócić uwagę na fazę rozwojową roślin, w jakiej one znajdują się fazie, ile posiadają rozkrzewień i jak wygląda system korzeniowy. Rośliny na naszych plantacjach posiadają trzy rozkrzewienia. Jak wiemy, rozkrzewienia jesienne są najbardziej plonotwórcze, dlatego dążymy do tego, aby uzyskać od dwóch do czterech rozkrzewień jesiennych. W tym celu, aby uzyskać te rozkrzewienia, należy przestrzegać optymalnych terminów siewu w poszczególnych regionach. Tak wykształcone rośliny powinny przetrwać niekorzystne warunki panujące zimą, a także dać odpowiedni plon. Dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy się wiosną. A tymczasem życzę Wam, aby Wasze rośliny odpowiednio przezimowały. Zapraszam do klikania w naszą stronę Demofarmy oraz do subskrypcji naszego kanału.